Panie trenerze, nasz projekt Akademia Euro Goalkeeper dobiega końca. Pana wrażenia i odczucia po tym projekcie? No, bardzo przyjemne, kiedy człowiek tu zyskał. Moje wrażenia są bardzo pozytywne. Cieszę się, że tutaj mogłem być, uczestniczyć. Cieszę się, że mogłem tutaj spotkać i właśnie uczyć się od bramkarza reprezentacji Polski i tak samo od trenera bramkarzy reprezentacji Polski. Na pewno dużo się tutaj dowiedziałem i te informacje będę się starać wykorzystywać w trenowaniu bramkarzy na Słowacji. Przeniesiemy ku nam do pracy, jako je super. Panie trenerze, projekt Akademii Euro Goalkeeper dobiega powoli końca. Pana krótkie podsumowanie i wrażenia na temat tego projektu. Na pewno bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w tym projekcie. Jest to dla mnie też coś nowego, też czegoś nowego się nauczyłem. Na pewno było, z mojej strony starałem się przekazać jak najwięcej wiedzy, którą mam, tego doświadczenia, które przez lata gry na hali spędziłem i chciałem przekazać to osobom, które tutaj z nami były. Byli trenerzy ze Słowacji, byli trenerzy z Polski, także bardzo fajna grupa była. Myślę, żeby panowała cały czas miła atmosfera, było wtedy, kiedy można było, to się pośmialiśmy, kiedy była praca, to była praca. Staraliśmy się zrealizować cały plan, pokazać jak to wygląda z mojej strony, jak prowadzę treningi, na co zwracam uwagę. Także myślę, że całe to przedsięwzięcie było na plus, aczkolwiek nie mi to oceniać, tylko osobom, które brały w tym udział. Ja to tylko starałem się to tak zrobić, żeby ktoś stąd wyjechał z jakąś wiedzą, z jakimś doświadczeniem, a czy ktoś to przełoży już na swoje tam podwórko, no to się okaże. Z mojej strony starałem się zrobić to jak najlepiej potrafię i podziękować wszystkim osobom, które tu były, i trenerom, i osobom, które wszystko tu organizowały, i pani tłumacz za każde tutaj przybycie, za wszystkie spotkania. Także jest mi niezmiernie miło i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy na takich projektach. Moje pocyty są bardzo dobre. Moje wrażenia są bardzo pozytywne. Cieszę się, że tutaj mogłem być. Spotkałem na tym szkoleniu dużo ciekawych ludzi i jest mi przykro, że na Słowacji nie odbywają się takie szkolenia. To szkolenie pokazało, jaka ważna jest rola trenera bramkarzy w każdym klubie futsalowym czy futbolowym, który myśli o rozwoju. Pre każdy klub, który to myśli o futsale vážne.